patrząc na transakcję związaną z zakupem elektrowni po łańcuchu, jest szereg korzyści, które jesteśmy w stanie zrealizować, przeprowadzając właśnie ten proces. Myślę, że pierwszą taką korzyścią jest to, że mamy możliwość stworzenia zintegrowanego organizmu, w skład którego wchodzi elektrownia w Kozienicach, elektrownia w Połańcu, lubelski węgiel Bogdanka. Zintegrowanego w tym sensie, że to będzie organizm, który będzie mógł się wymieniać wiedzą, najlepszymi doświadczeniami, a patrząc na segment wydobycia i lubelski węglem Bogdanka, organizm, gdzie będzie można bardzo dobrze zarządzać procesem dostaw i też płynnością procesu wydobycia, bo dzięki temu, że Bogdanka jest dostawcą zarówno dla Połańca, jak i dla Kozienic, będziemy w stanie, patrząc przede wszystkim z perspektywy Bogdanki, bardziej płynnie zarządzać tym, jak przebiega proces wydobycia. Dzięki tej transakcji, patrząc na to, jaka jest moc wytwarzana w tych już jednostkach, które są w ramach grupy Enea, jesteśmy dzięki tej transakcji numerem 2 na rynku. To też od strony mocowych daje nam bardzo dobrą możliwość zarządzania już dwoma dużymi źródłami wytwórczymi, a z tej perspektywy daje nam szansę na to, żeby bardziej efektywnie ten proces prowadzić. To są przede wszystkim decyzje dotyczące tych nakładów, które są do poniesienia w ramach realizacji konkluzji BAT-owskich. Je szacujemy na około 100 milionów rocznie przez najbliższe 3 lata. To są decyzje dotyczące modernizacji bloku 5. Tutaj mamy jeszcze najbliższych parę miesięcy czasu, żeby taką decyzję podjąć. I to są decyzje dotyczące tego bloku, który jest obecnie w derogacji, tej jednej dwusetki. No i tu musimy się zastanowić, w jakim kierunku finalnie pójdziemy, czy zdecydujemy się na modernizację, czy też na inny rodzaj inwestycji. Naturalnie są zaplanowane pewne prace modernizacyjne, które są częścią tego biznesu. To, co jest istotne, to ten poziom nakładów na modernizację jest dużo mniejszy niż historycznie, ze względu na znaczący program inwestycyjny, który po łańcuchu został przez ENGIE przeprowadzony.